Witam. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony czujnikowi dymu, a raczej jego zawartości. Udało mi się kupić w pewnym sklepie taki właśnie czujniczek dymu, stary, jonizacyjny. Już baterie są włożone do środka. Działa, chyba, znaczy na pewno pika, nie wiem czy działa, tak jak trzeba. Złapmy ostrość. To jest takiej firmy... takiej. Właśnie, bodajże angielska. I kiedyś używano w czujnikach dymu, jak pewnie niektórzy wiedzą, radioaktywnych izotopów. Teraz to działa trochę inaczej. Sprawdźmy na samym początku, czy to działa. Weźmy zapałki. Mamy zapałeczkę. Czujniczek dymu. No dym jest już wszędzie właściwie. Coś nie działa. Sprawdźmy jeszcze raz. No, chyba, dobra. Uznajmy, że działa. Dobra, cicho. Już nam nie jest pod... A, ludzie. Dobra. Przejdźmy do sedna. Tylko trzeba wyjąć tą baterię. Ok. W każdym bądź razie, w środku jest papierek informujący nas, co to za produkt i tak dalej, ale my musimy się skupić na tym jednym. A konkretnie, jest tutaj napisane, że zawiera tutaj izotop Ameryku 241 z aktywnością poniżej 1 mikrocura, jeżeli dobrze widzę. Curów się już nie używa, teraz się używa becquereli. No i okej, będziemy próbowali dostać się właśnie do tego radioizotopu. On jest gdzieś tutaj, w środku. Szczerze mówiąc, jeszcze tego nie otwierałem, nie wiem jak się to otwiera. To się nic nie przesuwa. Nie widzę tutaj żadnych miejsc na śrubokręt. Może pod tym? Nie. Mam tutaj co prawda kilka narzędzi, jakieś śrubokręty, jakieś mniej precyzyjne urządzenia. Teraz zrobię pauzę i jak zorientuję się, jak się dostać do środka, to wznowię filmik. Ok, udało się jednak otworzyć bez potrzeby młotka, co prawda przy użyciu noża. W środku czujnik dymu wygląda w ten sposób. Mamy tutaj, złapię ostrość, ona sama się łapie. Głośniczek prawdopodobnie, lampkę ostrzegawczą, tutaj miejsce na baterię. I to, o co nam chodzi, zapewne jest tutaj w środku. Jest to komora jonizacyjna i to działa w ten sposób, że w środku jest coś, co emituje cząstki alfa. Czyli ten ameryk z ostrzeżenia, gdzieś tu miałem tą karteczkę. Ten ameryk, o którym jest mowa. Nie łapię ostrości, ale już pokazywałem. Czyli tutaj jest ten ameryk, jest jakaś komora, powiedzmy, z powietrzem i ten ameryk emituje promieniowanie alfa. To są takie kuleczki, które wybijają inne kuleczki w chmurze elektronów, bo każdy atom, jak wiadomo, składa się z jądra i z chmury elektronów. No i te cząsteczki alfa wybijają te elektrony z gazu i powstają dzięki temu jony. I dzięki temu, że te jony sobie fruwają tam, w środku latają, jest możliwy przepływ prądu elektrycznego. No i dzięki temu, że jest przepływ prądu, to nie ma alarmu. Kiedy pojawia się dym, te cząsteczki nie mogą już tak dobrze, łagodnie sobie przechodzić. Spada napięcie prądu i się włącza alarm. No i jest. Zapewne chodzi nam o to tutaj. Przepraszam, że tak trwa to długo, ale to mój pierwszy unboxing radioizotopów. W dodatku tutaj trochę niewygodnie się to wszystko wyjmuje. Ok, i to jest to. Oczywiście nie ma ostrości. To jest to tutaj w środku.
Teraz prawdopodobnie będzie łatwiej to zmierzyć w liczniku. Weźmy może coś bardziej jednak czułego. Na przykład chuprę. Promieniowanie tła około 10-11 mikrosiwertów. Weźmy to, przyłóżmy w ten sposób. No i tak właśnie wyglądają małe źródełka w czujnikach dymu. Tutaj akurat Ameryk 241. Ogólnie promieniowanie alfa nie przenika przez naszą skórę i jest, no powiedzmy, jedno z bezpieczniejszych, o ile nie jest wewnątrz naszego organizmu, bo wtedy mam przewalone. Czyli ogólnie to obiekt jest bezpieczny, ale dla własnego dobra i bezpieczeństwa, żeby powiedzmy, nie wiem, ktoś ma młodsze rodzeństwo, żeby nie połknęło, można zapakować sobie takie źródełko. O. Do woreczka strunowego. Oznaczyć odpowiednio, a i tak promieniowanie nie ubywa. Dwa i pół to jest maks, co da się z tego wyciągnąć. Czym jest jednak sam Ameryk? Jest to pierwiastek chemiczny, aktynowiec. Jego nazwa pochodzi od Ameryki, kontynentu, ponieważ to tam Glenn Seaborg w 1944 roku otrzymał pierwiastek poprzez bombardowanie plutonu cząstkami alfa. Pierwiastek ten nie występuje naturalnie w przyrodzie, a jego źródłem są jedynie reaktory i bomby jądrowe. Czyli wszystkie izotopy Ameryku są radioaktywne, a jeżeli je spotkamy w przyrodzie, muszą pochodzić z wybuchów bomb atomowych lub awarii reaktorów. Z tego odcinka to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Taki mały unboxing. Ciekawostka. Trzymajcie się. Cześć.